Proszę Państwa, w obecnym czasie mamy afery taśmowe, wszystko jest niby ujawniane narodowi, ale to jest następne upozorowanie wielkiego oszustwa. Mieliśmy chwilę z panem Kwaśniewskim, który miał aferę a propos swoich nieruchomości, gdzie to wszystko miało być wyjaśniane. Mamy znowu temat zastępczy dany społeczeństwu. Natomiast ja bym chciał, żeby pan Kwaśniewski wyjaśnił mi jedną rzecz. Niech pan Kwaśniewski powie, dlaczego wprowadził zapis do Konstytucji, że Narodowy Bank Polski nie może finansować ani administracji, ani naszego rządu, ani Sejmu, ani innych urzędów, tylko musimy pieniądze pożyczać od zachodnich banków na bardzo wysoki procent. Zróbmy tak, jak zrobiły Węgry. Wydrukujmy te pieniądze i tak będzie nas taniej to kosztowało, niż płacić lichwiarskie odsetki obcym bankom. Używam słowa obcy, żeby nikt mnie nie posądził o antysemityzm. Dziękuję.